6 września 1727 roku Nathaniel Jakob Gerlach wraz ze swoim mentorem Christianem Fischerem wyruszyli w podróż po Europie. Dzięki nim my dziś możemy wyruszyć w podróż w czasie do ówczesnej Europy, do ówczesnych europejskich miast, uniwersytetów i bibliotek. I dzięki nim możemy poznać takie realia, które wówczas funkcjonowały, nie te, które znamy z kart historii, tej oficjalnej i tej zapisanej przez historyków. Otóż już od XV wieku zamożni Europejczycy, intelektualiści i arystokraci wyruszali w tak zwany Grand Tour. Była to podróż, którą odbywali młodzi Europejczycy wraz ze swoimi mentorami najczęściej, po to, aby nabyć ogłady, po to, aby poznać życie, inne kultury, sztukę i zwyczaje innych narodów. 21-letni Nathaniel Gerlach był przybranym synem Jakoba Teodora Kleina. Wszyscy znamy Jakoba Teodora Kleina jako wybitnego gdańszczanina oraz założyciela Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. Nathaniel Gerlach wyrusza w podróż ze swoim mentorem, profesorem fizyki z Królewca, przyjacielem Jakoba Teodora Kleina, Christianem Fischerem. Wyruszają oni w podróż, która ma młodemu Gerlachowi pomóc zrozumieć świat, pomóc zostać w przyszłości wybitnym prawnikiem i wybitnym gdańszczaninem, jak również znanym ze swojej biblioteki i swoich dzieł przyrodnikiem i entuzjastą nauki. Do tej pory udało nam się rozszyfrować pierwszy etap podróży Gerlacha i Fischera, który jest pomiędzy Gdańskiem a Frankfurtem nad Odrą. Na początku rękopisu Fischer przedstawia oznaczenia miejscowości, które nasi podróżnicy mijają. Między innymi jest to wieś z kościołem, karczma, jezioro, rzeka i klasztor. Następnie mamy tabelę, w której wymienione są miejscowości odwiedzane przez Gerlacha i Fischera. Rozpoczynamy od Gdańska. W kolejnych kolumnach Fischer przedstawia wydatki. Ostatnia natomiast przedstawia różne osobliwości w miejscowościach, które panowie mijają. Na tym etapie możemy odtworzyć główne kierunki podróży naszych podróżników. Wyruszyli oni z Gdańska przez Kaszuby, Słupsko-Szalin, aż po Frankfurt nad Odrą. Następnie udaje się do Saksonii, która była ojczyzną naszego króla, oraz w głąb Niemiec, przez Niderlandy, Wielką Brytanię, Belgię, aż do Francji, a stamtąd do kolebki kultury i nauki, czyli do Włoch. Odbyli oni podróż przez Genuę, Bolonię, Florencję, Rzym i Neapol. Następnie, z tego co wiemy, wrócili do Gdańska. Powinniśmy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę mamy do czynienia z autentycznym źródłem historycznym, które naprawdę jest bardzo bogate w treść dotyczącą historii nauki, przyrodnictwa, podróży, architektury. Wszystko to możemy zobaczyć na rysunkach, ale tak naprawdę to, co jest istotą tego rękopisu, ukryte jest w tym trudnym do odczytania piśmie neogotyckim. Rękopis kryje dla nas wiele tajemnic. Zacznijmy od samego pisma, którego mało kto jest w stanie przeczytać, ale również mamy cały zestaw przepięknych rysunków, ilustracji, które nie zawsze oddają treść rękopisu, jak się okazało. Rysunki czasami znajdują się w zupełnie przypadkowy sposób. Dziś wiemy, że były rysowane na zlecenie Jakoba Teodora Kleina przez osoby z zewnątrz, ale prawdopodobnie również przez jego utalentowane córki. Na marginesach możemy również zobaczyć dopiski, które no, dla nas obecnie są tajemnicą. Niemniej chcielibyśmy poznać ich treść i dlatego też jest ten projekt. Wszystko to składa się na przepiękną całość tego rękopisu, która dziś zachwyca i przyciąga bardzo wiele osób.
Politechnika Gdańska jako jedna z niewielu tak naprawdę uniwersytetów technicznych w Polsce posiada kolekcję starodruków i książek wydanych do 1945 roku. Starodruków na dzień dzisiejszy mamy 690 woluminów, natomiast nowszych książek wydanych do 1945 około 35 tysięcy. Najstarsza książka w naszych zbiorach to dzieło astronomiczne Georga Purbacha z 1542 roku, które między innymi przedstawia ruchy planet. Jest to narzędzie, którym możemy poruszać, natomiast ze względu na to, że książka ma prawie 500 lat, lepiej tego nie czynić. Kolejną naszą gwiazdą wśród kolekcji jest współwydawne dzieło dwutomowe Galileusza Systema Kosmicum z 1635 roku i co ciekawe, ta publikacja została wydana jeszcze za życia samego Galileusza. Co możemy tu zobaczyć? Między innymi system heliocentryczny, taki jaki ówcześnie w XVII wieku znano. Wśród kolejnych naszych książek posiadamy również fantastyczne czterotomowe dzieło. My w zasobach mamy je zgromadzone w dwóch tomach. Są to dwa olbrzymie tomy po ponad 1000 stron zoologa Konrada Gessnera z 1620 roku. Dzieło to opisuje wszystkie ówcześnie znane zwierzęta. Niestety autor nie miał możliwości zobaczenia tych wszystkich zwierząt na żywo. Również osoby, które tworzą te ilustracje, one również nie zawsze oddają rzeczywistość taką, jaką znamy obecnie. Kolejnym bardzo ciekawym dziełem jest dzieło Jakoba Teodora Kleina, które pokazuje skamieliny wyłowione z rzek naokoło Gdańska. Prawdopodobnie tych skamielin już nie ma i w związku z tym to dzieło przedstawia stan, jaki był ówcześnie, czyli na początek XVIII wieku. Politechnika Gdańska posiada również inne zbiory, między innymi atlasy grzybów, atlas projektowania ogrodów, dzieła botaniczne, również z zakresu zoologii, a także architektury, które są opatrzone przepięknymi ilustracjami i do dziś zachwycają wszystkich, którzy mają okazję obejrzeć. Biblioteka Politechniki Gdańskiej nie tylko rękopisy poddaje skanowaniu, również swoje najstarsze zbiory. Skanujemy, aby umieścić je później za darmo dla wszystkich w internecie na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Wzbogacamy nasze skany o warstwę tekstową. Jeśli jednak dana publikacja jest pozbawiona tekstu, proszę się nie martwić, wtedy tworzymy zdjęcia wysokiej jakości, które zawsze mogą zostać pobrane przez użytkowników i wykorzystane w ramach domeny publicznej. Dzięki projektowi, który rozpoczynamy, mamy nadzieję rozszyfrować nie tylko treść poszczególnych tomów, tych, które posiadamy oczywiście, ale również odtworzyć tę podróż wraz z jej najciekawszymi elementami, a więc z wrażeniami podróżników, ich emocjami, z osobami, które spotkali, z miejscami, które odwiedzili. Będzie to możliwe dzięki zespołowi, który będzie rozszyfrowywał pismo neogotyckie, jak również tłumaczył poszczególne tomy. Instytut Kultury Miejskiej realizuje program Media Lab Gdańsk, w ramach którego od kilku lat staramy się popularyzować zbiory cyfrowe, szczególnie te znajdujące się w domenie publicznej. Popularyzujemy twórcze korzystanie z tych zbiorów i chcemy pokazać, jak wielki potencjał w nich tkwi. W związku z czym od kilku lat bierzemy na warsztat konkretne dzieło z domeny publicznej, najlepiej takie, które wiąże się z Gdańskiem, poprzez postać twórcy lub treści i pokazujemy je odbiorcom na nowo, w niebanalny sposób. Mogą to być i były to XVII-wieczne rozmówki niemiecko-polskie, które pokazaliśmy jako źródło wiedzy historycznej oraz jako bazę do kolorowanki dla dorosłych. No a w tym roku przyłączyliśmy się do Politechniki Gdańskiej i chcemy pokazać XVIII-wieczne dzienniki z podróży po Europie panów Fischera i Gerlacha. Podróż Gerlacha i Fischera trwała ponad 4 lata, a same rękopisy były spisywane po czasie,
W związku z tym to są kolejne miesiące, lata, które ktoś spędził, aby przekazać swoją wiedzę na temat podróży. Dziś my również podróżujemy i również przekazujemy relacje innym, czy w formie blogów, czy szybkich zdjęć, ujęć. Bardzo często jest tak, że pojechaliśmy i zapominamy o tej podróży. A jednak warto jest się zastanowić nad tym, że ktoś kiedyś, być może nawet za 300 lat, będzie również przeglądał nasze relacje z podróży, będzie tworzył wizję świata na podstawie tego, co my po sobie zostawimy. To jest dokładnie tak, jak zrobił to Gerlach z Fischerem. Dzięki nim obecnie możemy poznać życie ówczesnych Europejczyków, ich relacje, upodobania, więc może warto jest więcej uwagi poświęcić temu, co my dziś chcemy przekazać o naszym świecie, w którym żyjemy. Dla nas te dzienniki są trochę jak TripAdvisor, trochę jak blogi, trochę jak przewodniki i trochę jak właśnie takie bilety do przeszłości, do wehikułu, który przenosi nas w te fascynujące czasy.